Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie z kościoła, z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Pięknej Miłości w Proszówkach, gdzie za chwilę rozpocznie się rekolekcyjny koncert wielkopostny, który jeszcze bardziej przybliży nas, przygotuje nas na przeżywanie świąt Wielkiej Nocy. Pandemia spowodowała, że i te obostrzenia, że ten koncert będzie nadawany tylko online, ale tym bardziej wszystkich, którzy nas oglądają, którzy nas słuchają, zapraszam do wspólnej modlitwy. Niech ten koncert wzbudzi w nas jak najpiękniejsze uczucia do Chrystusa i niech pomoże nam, tak jak powiedziałem, przeżyć te święta, które będą inne niż dotychczas były, jak najlepiej. Niech wzmoży w nas miłość do Boga. Wszystkim życzę jak najpiękniejszych przemyśleń, zadumania nad życiem i nad wiarą naszą. Szczęść Boże.
cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami, któryś za nas cierpiał. Cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Po śladach Twoich, Panie, chcemy kroczyć dzisiejszego wieczoru. Pragniemy wnikać w przestrzeń miłości Twojej, która jest tak wielka, że nie zawahałeś się wziąć krzyża na swoje ramiona i na nim wysłużyć nam zbawienie. Chcemy dzisiaj wzmożyć w naszych sercach poczucie zachwytu siłą miłości, miłości prawdziwej. Chcemy przypatrzeć się naszej nadziei poprzez świat naszych oczekiwań, pragnień, tęsknot, trudności. W Twojej męce, w Twym umieraniu szukać wiary. Zachęcam Cię, drogi bracie i siostro, drogi słuchaczu, uczestniku, Ty, który razem z nami trwasz teraz jednomyślnie na modlitwie. Może jesteś gdzieś daleko stąd, ale duchowo tworzymy ten most, duchowy most modlitwy. Chcemy Cię prosić, byś poruszył swe serce i dał to serce poruszyć miłości Boga. Nie zwlekaj. Wyjątkowość tego czasu, który nas tu gromadzi, już wszystkim się nam daje we znaki. Mamy tego po stokroć dosyć. Lecz po raz kolejny Bóg wychodzi ku Tobie naprzeciw, mówiąc: tak Cię ukochałem miłością odwieczną, więc chcę Cię jeszcze raz przekonać, jak bardzo Cię kocham. Dajcie się porwać sile Bożej miłości.
do serca Twego mieczem boleści wskroś przyszytego. Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzeszny, módl się za nami. Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami, ucieczko grzesznych, módl się za nami. Czyli nurtuje nas pytanie, do czego zdolna jest miłość? Miłość to dać wszystko, często nie pytając, czy warto. Ona nie musi mieć żadnego usprawiedliwienia, bo jej nie możemy kupić. Kiedyś matkę Teresę z Kalkuty pewien dziennikarz zapytał, że za żadne pieniądze świata nie pomagałby tym ubogim. A matka Teresę z Kalkuty powiedziała: ja również za żadne pieniądze świata nie pomagam i nie pomagałabym tym ubogim. Czynię to z miłości.
Pamiętajmy, że miłość nie rdzewieje, nie starzeje się. Miłość nie ustaje. Jezus, który bierze krzyż na swoje ramiona, czyni to z miłości, kiedy modli się w ogrójcu, kiedy zbiczowany, kiedy jest przesłuchiwany, kiedy pokornie przyjmuje krzyż, to w ten sposób odpowiada swoją postawą na miłość Ojca. Dlaczego nam trudno dzisiaj zrozumieć tę ofiarę miłości? Dlatego, że nie jest ona spotykana w dzisiejszym świecie. Bo dzisiaj chce coś za coś. Nie czynię w imię miłości. Nawet często potrafię miłość wykorzystać do tego, by osiągnąć swoje egoistyczne pragnienie, które z miłością nie ma nic wspólnego. A później to serce krwawi, płacze i pyta, dlaczego? Nie wszystko w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie kupić za tak zwane współczynniki życzliwości, pieniądze. Lecz pamiętajmy, że najważniejsze rzeczy, które ofiarujemy drugiemu człowiekowi, to te, które z serca pochodzą i dajemy za darmo. Ile kosztuje życie? Ile kosztuje pomoc drugiemu człowiekowi? Ile kosztują talenty, którymi dzielą się ci wspaniali artyści razem z wami? Ile? Darmowa miłość od Boga to jest dla nas łaska. To jest to coś, co jest nieprzeliczalne, nieskończone, niewymierne, bo to jest miłość. To jest miłość. Nie rozumiesz? To zajrzyj w głąb swojego serca. Popatrz. Zatęsknij za nią. Już miłość prawdziwa jest wokół nas. To nie jest prawda wyimaginowana, wymyślona, teoretyczna. To jest prawda żywa. Ta prawda jest obecna pośród nas w tabernakulum, w krzyżu. I może teraz pojawia się pytanie, czy Tobie, Chryste, opłacało się brać krzyż na swoje ramiona i na nim oddać życie za nas, którzy często porzucają, plują, krzyczą, dewastują. Czy Tobie się opłacało? Czy było warto? Gdybyśmy popatrzyli na to pytanie retoryką niektórych myślicieli współczesnych tego świata, nie znajdziemy odpowiedzi. Ale ilekroć patrzysz na krzyż, to wiesz, że było warto. Czy matka pyta swojego dziecka, kiedy wstaje do niego w nocy, czy warto? Czy ojciec, który idzie po dzieci, zatroskany, pyta, czy warto? Czy lekarz, który przy łóżku covidowym spędza kolejną godzinę, pyta, czy warto? Cała droga krzyżowa Jezusa Chrystusa to miłość i tylko w takiej kategorii jesteśmy w stanie ją odczytać i próbować rozumieć. Już miłość to ofiara z siebie dla drugiego, kiedy nie pytasz, czy warto. Miłości Ci życzę. Prawdziwej. A jak Ci trudno, to popatrz na krzyż. Niedowiarku, popatrz. Na nim jest dowód, że miłość ma sens.
wszystkim mi, jak serca cichy rytm. Wciąż mnie zadziwiasz sobą, codziennie i na nowo jak. Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt. Uwielbiam imię Twoje, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i skrzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Sławię Twoją miłość, o Zbawco mój. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany zadane w krwawej męce. Uwielbiam Twoją drogę i skrzyża siedem słów. Sławię Twoją miłość, o
Twoją miłość, o Zbawco wobec potu i krwi, wobec korony cierniowej Jezusa, wobec śladach po biczowaniu, wobec milczenia, gdy tłum krzyczy i prowokuje odwet, znienawidzony względem tego, który tyle dobra uczynił, wobec Jego przedziurawionych nóg i dłoni, wobec śmierci na trzech gwoździach trzeba uwierzyć. Bo zrozumieć wiary i cierpienia, które towarzyszyło Jezusowi, bez wiary nie damy rady. Zobacz, Bóg wleczony na Golgotę, bezbronny, ten, który nigdy niczego złego nie uczynił, on dzisiaj jest popychany, bity, taki bezbronny, a jeszcze nie tak dawno błogosławił, jeszcze nie tak dawno uzdrawiał, jeszcze nie tak dawno wskrzeszał, chodził po wodzie, przywracał wzrok, przywracał słuch. Dlaczego? Dlaczego jest tak traktowany? I jak to zrozumieć? Można by powiedzieć więcej pytań niż odpowiedzi. I wobec takiej męki trzeba wierzyć. I tylko mocą wiary ta sytuacja Jezusa nie jest przegraną, lecz jest zwycięstwem. Ale takich pytań jest mnóstwo bez odpowiedzi. Pierwsze, po co komu ta pandemia? Dlaczego na pogrzebie babci może być tylko 5 osób? Dlaczego muszą umierać przy wielkich maskach i pod ochroną, bez możliwości pożegnania się z najbliższymi, bez dotyku dłoni, który by odprowadził na ten drugi brzeg? Dlaczego? Dlaczego ich ciało musiało być spalone i włożone do grobu? Czy myślisz, że na takie odpowiedzi są pytania? Dlaczego syn odwrócił się od rodziców? Dlaczego nie powraca do domu? Dlaczego w uszach dzieci brzmią słowa, o których by nigdy nie pomyśleli, że usłyszą je od swoich najbliższych? Dlaczego dzieje się tak, że siostra śmierć zabiera ci tych, których kochasz, a pozostawia jedynie pytanie, dlaczego? Czy myślisz, że na te pytania są odpowiedzi? Jest tylko jedna. To odpowiedź Maryi w dniu zwiastowania i odpowiedź Jezusa wtedy, kiedy w ogrójcu krwawym potem modlił się do Ojca. A odpowiedź brzmi, bądź wola Twoja. Gdy słońce świeci, wszystko się udaje, łatwo wypowiadamy te słowa modlitwy. Bądź wola Twoja. A wtedy, kiedy brak nadziei, kiedy brak wiary w lepsze jutro, kiedy niemoc, kiedy pustka, rozdarcie i ból. Jakże trudno wtedy wypowiedzieć te słowa. Bądź wola Twoja. Wtedy świat wokół nas butwieje. Rozsypuje się niczym piach, który przysiewamy przez palce.
I zostaje tylko pokorne wołanie do Boga w uniżeniu: bądź wola Twoja. Bo uwierzyć to chwycić Boga za rękę. Ten, który do mnie ją wyciąga, ten, który ciągle wychodzi naprzeciw, z wyciągniętymi dłońmi, jak po syna marnotrawnego, i każe się radować. A droga może wąska, kamienista, pełna cierni, poranionych stóp, ale w tym trudzie i zaufaniu i dotyku Boga pojawia się droga, która wiedzie nas do zbawienia. Spróbujmy uwierzyć na nowo, mimo że tak trudno, bo nawet tam, gdzie wszystko w nas krzyczy, że nie dam rady, że to niemożliwe, poczuj dotyk miłości Boga i powiedz tam: Panie, bądź wola Twoja. Nie bój się uwierzyć. I nie bój się uwierzyć w cud. Czujesz? Jezus dotyka teraz Twojego serca. Uwierz. Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. A dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.
Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Thank you.
dojdziemy do Ciebie. Skończy się kiedyś ta ciemność na pewno, lecz teraz jesteś tu. Bo Ty, Panie, kochasz nas. Bądźże pozdrowiony. Gdzie...
świata całego, dokonał życia swojego, gdzie Bóg Król świata całego, dokonał życia swojego. Nad jego głową przybili deskę z napisem winy Titulus. Ponieważ pisał to Żyd w każdym z języków, pisał on od prawej do lewej. A Titulus mówi o królestwie, o królu, który otwiera perspektywę na drodze krzyżowej, ale jej tam w ogóle nie widać. Na krzyżu nie ginie niewolnik, skazaniec czy poddany. Jezus oddał swe życie, a więc je posiadał. Miał je, to On zdecydował, On sobą rządził, On pozwolił na tę drogę i na ten czas, aby dojść na górę. Tam pozwolić przybić się za nasz grzech i umrzeć. W takiej sytuacji nadzieja z trudem przebija się przez pył drogi zbawienia. I też trudno zrozumieć słowa, że nadzieja jest podporą tęsknoty. Spod zakrzepłej krwi czy zaschniętego, brudnego potu. Ale na drodze Chrystusa pojawiają się aniołowie nadziei. Weronika, odważna i pokorna, która występuje wbrew wszystkim i wszystkiemu i z nadzieją ociera chustą twarz Jezusowi. I ta twarz na nowo zajaśniała, nabrała wyrazistości. Została odsłonięta. Pojawił się i Szymon, który przymuszony co prawda, ale pomógł dźwigać krzyż. Pomógł wytrwać na tej drodze. I to spotkanie matki i syna. Jakże wielka siła nadziei w tym spojrzeniu. Maria swoją obecnością przypomniała o wszystkim, co było w Nazarecie, o smaku życia rodzinnego, o tym zapachu domu i to poczucie, że jest, że go nie zostawia, że go nie opuści, choć jej serce rozrywane było na milion szczępów. Patrzeć, jak jej syn umiera. A dzisiaj? Czy my nie spotykamy tak wielu udręczonych, słabych, zniechęconych, bez nadziei do życia? I jeszcze na to wszystko ta sytuacja, której teraz doświadczamy, że nie możemy przyjść nawet tutaj, by razem ze swoimi braćmi, siostrami trwać jednomyślnie na modlitwie. Tak wielu jest dzisiaj tych, którzy chce się poddać, zejść na te boczne drogi życia. Za wszelką cenę chcą się uwolnić od ciężaru krzyża, bo już nie dają rady. I kończą swoją drogę życia przy trzecim upadku Chrystusa. I idą dalej. Ale może Ty staniesz przy drugim i mu przypomnisz, jaki jest cel i sens
ludzkiego życia. Dokąd ta droga prowadzi? Dokąd? Tam, dokąd idziemy, naprawdę każdy ma swoje mieszkanie przygotowane przez Ojca. I trzeba tylko dojść i nie dać zagasić w sobie nadziei. Nie dać. I może wszystko krzyczy dookoła, może wszyscy będą nastawać, to nie dajcie zagasić w sobie ognia nadziei, światła nadziei, tego żaru. Bo po burzy przychodzi słońce, a po nocy przychodzi dzień. Przychodzi, naprawdę. I choćbyś przechodził przez ciemną dolinę, to wiedz, że z tobą jest ten, który przeszedł już tę drogę. Udowodnił, że można. Że jest to możliwe. I może twierdzisz, że dzisiaj twoje słabości, upadki, przyzwyczajenia, nałogi krzyczą w tobie, że nie ma dla mnie nadziei. Jest nadzieja! I miej nadzieję w tym wszystkim, co trudne, bezradne, bez przyszłości. Miej nadzieję. Pamiętaj, dojdziesz do celu, bo z tobą idzie Chrystus i jak trzeba będzie, to jeszcze raz umrze za ciebie na krzyżu, by ci przepieczętować, jak bardzo cię kocha, rodząc w tobie doświadczenie prawdziwej nadziei. Bo On przeszedł tą drogą po to, byśmy my nie stracili nadziei. Uwierzcie nadziei, Chrystusowej nadziei. Może nawet wbrew nadziei. Odszedł pasterz od nas, zdroje wody żywe. Zbawca, źródło życia, miłości prawdziwej. Odszedł pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twe Twej męki trud. Gdy na krzyżu konał, słońce się ściemniło, ziemia się zatrzęsła, wszystko się spełniło. Odszedł pasterz nasz, co ukochał.
pojednał nas Ojce, baranek uczciwy, odszedł pasterz nam, co ukochał lud. O Jezu cienki Ci, za Twej męki trud. Jezu, który jesteś dla nas wiarą, życiem i nadzieją, miłością prawdziwą. To wszystko na Twoją chwałę, byśmy zrozumieli, jak bardzo nas kochasz. Zachwyćmy się tą miłością, która jest tak wielka, że jest nawet w stanie śmierć pokonać. Zachwyćcie się. Zachwyćcie. Nasze wyjątkowe, wielkopostne, rekolekcyjno-muzyczne spotkanie dobiega końca. Kiedyś Jan Paweł II powiedział słowa, kto dziękuje, ten dwa razy prosi, więc my teraz chcemy w tym duchu dziękować wszystkim tym, którzy
przysłużyli się do tego, że to dzieło muzyczne i ten dzieło wizualne mogło nam pomóc zrozumieć dar Bożej miłości, ofiary miłości. Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom, naszym mecenasom, panu Piotrowi Waśniowskiemu, Henrykowi i Agacie Kołdrasowi, Franciszkowi Filipek, Markowi Dylowicz oraz księdzu proboszczowi Stanisławowi Kania. Dziękujemy wam z głębi serca i dziękujemy, że pomogliście również wszystkim tym, którzy, można by tak powiedzieć, drogi Wojtku, jeszcze tego nie wiesz, już wiesz, modlili się razem z nami na całym świecie. Dziękujemy również bardzo serdecznie za światło i dźwięk panu Piotrowi Zabzdyr oraz za wideo Krzysztofowi Pukowskiemu. Drodzy, z racji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, uwierzcie w tę miłość, przyjmijcie tę miłość. Nie przeżywajcie tej miłości, kończąc ją tylko na tajemnicy Piątku Wielkiego, lecz kończcie ją tym blaskiem zmartwychwstania, bo ta miłość do tego nas wzywa i ta miłość po to została nam ofiarowana. Pozwólcie również w waszych sercach zmartwychwstać tej miłości, przez co obumieramy. I oczywiście, jeśli to możliwe, w miarę możliwości, spotykajcie się ze swoimi bliskimi, których macie. Bo niektórzy spośród nas niestety, ale już nie mogą. Ty, który jesteś miłością, Ty, który jesteś wiarą i nadzieją, bądź uwielbiony. Amen. Wojciech, wielkie brawa dla waszego syna tej ziemi. Brawo, brawo. Dziękuję.